Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o systemie kompensacji na przykładzie gaźnika i tutaj podstawy filtra Stihl. Mamy tutaj oto zwykły gaźnik i zwykły dekielek, który przykrywa oto taką membranę sterującą. Dekielek ten ma otwór, który bezpośrednio umożliwia pracę takiej membrany, ze względu na to, że jest ona uwolniona. W tym miejscu, pod tym dekielkiem, mamy zwykłe ciśnienie atmosferyczne, które nas otacza. Jeżeli gdzieś taką filarką się wybieramy, gdzieś w góry, w inną część świata, powinniśmy taką filarkę wtedy doregulować do danych warunków i danego ciśnienia atmosferycznego. Natomiast, kiedy posiadamy system kompensacji, ten system przeciwdziała zanieczyszczonemu filtrowi powietrza. Zaczyna się to właśnie od tej małej membrany. Ta mała membrana steruje zaworkiem iglicowym. Zaworek iglicowy, jak wiecie, odpowiada poważnie, w dużym bardzo stopniu, za dozowanie paliwa dla silnika. Ta membrana, od strony, gdzie naciska na zaworek iglicowy, za pomocą języczka, jest sterowana za pomocą podciśnienia. To podciśnienie wprawia tą membranę w ruch, czyli membrana pracuje, to już jest szczytna membrana, pracuje ona właśnie w ten sposób, że naciska, o właśnie tak, wyrzusza się i naciska na ten właśnie języczek. I teraz system. Otóż wieczko w takim systemie najczęściej wygląda bardzo podobnie. Jest wyposażone w taki kanał, ten kanał znajduje się w tym miejscu, który prowadzi do podstawy filtra powietrza. Membrana przychodzi w takim gaziku w ten sposób i ten element przychodzi w ten sposób. I dzięki właśnie tej podstawie filtra powietrza i tej pokrywce zmodyfikowanej jesteśmy już w filtrze powietrza, czyli w jego komorze. Już na tą podstawę przechodzi bezpośrednio filtr. Jeżeli taki filtr jest zanieczyszczony, w przestrzeni między filtrem a podstawą dochodzi do podciśnienia. Dochodzi tutaj do podciśnienia, bo wiadomo, przez filtr jest zaciągane powietrze kanałem tutaj właśnie ssącym bezpośrednio do gaźnika. To podciśnienie właśnie przez otwór, który Wam już pokazywałem, trafia dokładnie tutaj i do naszej membrany. I teraz tak, czym bardziej brudny filtr powietrza, tym podciśnienie, które dostaje się to miejsce, jest coraz większe. I dochodzi do takiej sytuacji, że podciśnienie, które z tej strony steruje właśnie tą membraną i zmusza ją do pracy, do otwierania zaworka, zaczyna być, powiem tak, zwalczane. Przeciwdziała temu właśnie podciśnieniu od silnika, podciśnienie właśnie z komory tutaj filtra powietrza. I wtedy ta membrana jest odciągana w drugą stronę. Siła tego odciągania rośnie wprost proporcjonalnie do zatkanego filtra powietrza. Jeżeli ten system działa poprawnie, wszystko mamy szczelne, to on działa. Bo jeżeli filtr jest nieszczelny i zasysa nam gdzieś lewe powietrze, no to wiadomo, że ten system nie będzie działał, to absolutnie skreśla jego funkcję. I teraz ta siła właśnie od brudnego filtra, to podciśnienie jest coraz większe. Jeżeli jest ono coraz większe, ta membrana wychyla się coraz mniej i w coraz mniejszym stopniu zaczyna otwierać nam zaworek iglicowy. I w tym przypadku filarka dostaje, czy tam silnik jakiegokolwiek innego urządzenia, dostaje coraz mniej paliwa. Dochodzi do sytuacji, że dostajemy coraz mniej powietrza i dochodzi do sytuacji takiej, w której dostajemy proporcjonalnie coraz mniej paliwa, ponieważ ta membrana jest jakby po prostu blokowana. Filarka dzięki takiemu właśnie systemowi, czy tam silnik, oszukuje operatora, ponieważ ma mniejszą ilość powietrza i w normalnej sytuacji obroty filarki by spadły, by się dławiła, zaczęłaby nam dymić, wzrosłoby właśnie zadymienie i wyraźnie spadłaby jej moc, ale przede wszystkim praca, dźwięk filarki by się zmienił. I operator mógłby coś wyczuć, coś jest, tak? Trzeba zajrzeć do filtra. W tej sytuacji, kiedy mamy tą kompensację, filarka nie daje nam praktycznie żadnych objawów lub te objawy są bardzo, bardzo minimalizowane. Ponieważ mamy mniej powietrza,
ale również mamy mniej paliwa. Jeżeli mamy mniej paliwa i mniej powietrza, pilarka zachowuje nam nominalne obroty maksymalne. I ciężko jest nam wysłuchać, że coś jest nie tak. Efekt jest jednak taki, że pilarka również traci na mocy. W sposób wprost proporcjonalny do zabrudzonego filtra i do ograniczonej ilości paliwa. Czy to jest dobre dla silnika? Odpowiedzcie proszę w komentarzach. Bo ponieważ pilarka dalej osiąga maksymalne obroty, a nie ma już takiego samego smarowania, ponieważ ma ograniczoną ilość paliwa. Czy może się tak zatrzeć? Nie spotkałem się z takim przypadkiem. Czy pilarka może się zatrzeć? Odpowiedzcie proszę w komentarzach, co myślicie na ten temat. Już wiecie, jak działa ten system. To tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się. Hej!